Artystyczne przedsięwzięcie ogromne. 21. wernisaż wystawy Piękna zgromadził ponad 700 prac. I zapewniamy, w słowie piękno nie ma najmniejszego nadużycia. Wracamy po 3-letniej przerwie spowodowanej pandemią. W związku z tym bardzo się cieszymy, że ponownie gościmy w szkole zaprzyjaźnione szkoły, które prezentują swoje prace plastyczne, techniczne, w przeróżnych formach, w przeróżnych kolorach, barwach. W tym roku pracę nadesłali uczniowie z 8 szkół. Wystawa Piękna ma taki charakter, że prezentujemy na niej prace wykonane w ciągu całego roku szkolnego. Tych inspiracji jest bardzo dużo. Przyroda, święta, jakieś wydarzenia, które się dzieją aktualnie, przyjaciele, nauczyciele. No, w zasadzie wszystko może stać się inspiracją do tematu prac uczniów. A ta wystawa prac to nie tylko ujawnienie nowych talentów artystycznych, to także... Żeby pokazać, że nasi uczniowie potrafią bardzo wiele, że potrafią tak samo jak w innych szkołach, a może i lepiej. Na pewno tutaj w tym obszarze działań plastycznych, artystycznych, powiedziałabym nawet, że są bezkonkurencyjni. Wiem to na pewno, ponieważ konkurują również w konkursach zewnętrznych, nie tylko kierowanych takich typowo dla szkół specjalnych. Chcemy się pochwalić tym, co oni potrafią. My, jako nauczyciele, jako pedagodzy. Ale też wiemy, że to dla nich ma ogromną wartość. Jeżeli ktoś zobaczy, ktoś doceni, ktoś naprawdę zatrzyma się i zachwyci nad pracą, nad którą ktoś pracował na przykład przez miesiąc. A którą z prac panie zabrałyby do domu i powiesiły nad swoim łóżkiem? Prace są prześliczne i miałabym problem, żeby ukraść jedną. Ja mam bardzo dużo takich obrazów. Przede wszystkim te obrazy są tak emocjonalne i obserwując uczniów, jak tworzą te prace, są jednocześnie, stają się bardzo bliskie mnie. Także te prace są przechowywane u nas w szkole jak największe skarby. Udało nam się w poprzednich latach przekazać kilka prac do hospicjum, do szpitala na Parkitce. Także cieszą oko nie tylko tutaj nas, ale także inne osoby. Zaproszeni goście mieli też okazję zobaczyć uczniów w części artystycznej oraz wziąć udział w warsztatach. Sztuka, sztuka, daj się oddać.